Radek tak naprawdę tworząc tę oto konkurencję. Zobacz, jak się rozciąga. To jest nasz bramkarz, on się rozciąga. To jest, w ogóle wiesz, jak on się nazywa? To jest Gabor. Gabor? No, no adresy? A, bo portki założy. Ale no. To są prawdziwe? Portki Gabor. Prawdziwe, umiejętności i nie. No. Tę konkurencję specjalnie tak naprawdę wymyśliliśmy dla Ciebie już rok temu, bo stwierdziliśmy, że kto jak kto, ale tu poradzić sobie wyjątkowo. No ty w każdej możemy sobie wyjątkowo poradzić, ta presja. 10 piłek, maksymalnie 30 sekund. Tak. No i jak najwięcej w sieci, tym lepiej dla Ciebie. Dobra. Możesz to zrobić oczywiście szybciej, bo czas tu też jest potem ewentualnie, może się liczyć. Aha, tak, że jak ktoś strzeli bramki, ile jeżeli bramki? Na przykład będziesz miał tyle samo co ktoś lider, a lider ma ile? Jak myślisz? Z 10? 6? 7? No 7 chciałem powiedzieć. 7? To wtedy liczy się czas, ale ty wiadomo będziesz miał i 8 i wtedy czas. No poczekaj, to czekaj, ja tylko tą pierwszą ustawię, bo ona może ten wiatrołap jakby tak była, wiesz, jak ktoś może... Czy ty jesteś gotowy? Jestem gotowy. A bramkarz? Gotowy, gotowy. Bramkarz jest zawsze. A jaki czekaj czas z tymi 7? Dobra, zresztą, bo ja mogę nie 15 mam... sekund. Raz! Dwa! Wszystko w tym! Dobrze! Wszystko leży! Cztery! Pięć! Sześć! Gdzie tam? Czekaj! Jeden! Poczekaj! Zobacz, ale jest! A gdzie ta jedna zgubiła się? Co się stało? Chyba to kogoś sprawka jest! Nie, bo to jedna dotyła drugą. Byś chciał i Ligę Plusa chce prowadzić? I jeszcze czasami raz na dwa tygodnie poprowadzić Turbo Kozaka. Gościnnie. Gościnnie. No dobra, to podjadę, jak będzie mi. Jaką ksywę chciałbyś mieć Turbo Kozaku? Tylko nie mów Maja, bo to bez... No tak, to się nie... No, to się nie sprzeda. To może być zagadka. Też, jaką ksywę będzie miał w Turbo Kozaku? Albo nawet konkurs. Albo konkurs nawet. O, konkurs dla wszystkich widzów Ekstraklasy po godzinach. Wymyślmy ksywę Radkowi Majewskiemu. Ale po tym Turbo Kozaku. No tak, no to jak tam w poniedziałek to idzie, teraz właśnie od poniedziałku wymyślamy Ci ksywę. Dobra, nową. Tak, na Facebooku kanałowym. Dobra. A jaką, bo Maja to już jest, no to się przejadło. No tak, nie, to mi się nie podoba. Dobra, czyli za tydzień ogłaszamy wyniki konkursu. Dobra. Jeszcze raz na chwilę my zapomniałem, no. Jaka nagroda? A właśnie, widzisz, no ta koszulka to poszła na licytację, czyli nie. Jakieś buty może? Twoje buty? No ale nie te, no te są takie, wiesz, treningowe, to one może nie. Dobra, to umówmy się tak, że po prostu ta ksywa, która spodoba Ci się najbardziej? To wybiorę i prześlę buty dla tej osoby. Doskonale. No i dobra, mamy to.